spotykamy się w kolejnym odcinku Sabotowania Ranki. Jesteśmy na serwerze Turcja 8. Dlaczego taki serwer? Serwer jest taki dlatego, ponieważ jest pierwsza w nocy i musiałem dać old servers, żeby mi w ogóle znalazł meczek. Natomiast sytuacja jest taka, iż mam nadzieję, że cokolwiek mi się uda pozabijać, mam 83 pingu, czyli da się jeszcze żyć, no nie? Pierwszy gościu wyeliminowany. Wziąłem sobie ten secik z Lucky Spina. Oj, gamonie. No kurwa. No co? No już po pierwszej rundzie jesteśmy w stanie stwierdzić, iż moi sojusznicy nie mają mózgu, bo zabiłem gościa z bombą. Mieliśmy wszystko. Ale uznali, że sobie nie wygrają, no i tyle no. Powiedzieli, my nie chcemy wygrać tego meczu. No i się powywalali na całej mapie. Dobra, bomba B. No i nice. Deagle, 3 kile siadły, już jest spoko. Natomiast Deagle ostatnio się przekonuje do tego, do tej broni się tak jakby przekonuje. No bo co, no jest spoko, no. My first game today, jest pierwsza w nocy. Ja pierdolę, przestraszył mnie. Ale dobra, no AWP za free mogę przyjąć. Jeny, jak mnie przestraszył. Proszę mnie tak nie straszyć. Dobra, tutaj w sumie powinno być teraz łatwo, bo oni raczej zraszyły teraz A, ja się celowywuję ze szpuli. No i powinienem złapać parę fragów. Gorzej, że mój teammate, który chodził na A, nie poszedł na... Trzy asysty. No i co ja mam? Jak ja mam to skomentować w ogóle? No, dawaj, próbuj bardziej. No i nice. 6 kili, 5 asyst. Mnie to tak irytuje, jak ja asysty dostaję. To było zabawne akurat. Ten kill. No to jest dziwne, że nie umiera. Musiał zaplantować za samochodem. O tak, no. Stój, poczekaj chwilę. No, złapałbyś go, byś się nie ruszał, gamoniu życiowy. No. Głupotę zrobił. No nie ma najstrajne. By stał i nic nie zmieniał pozycji, to by zabił. Ja idę na A, zabijam dwóch. Wy stoicie na B i jest chuj, tak zwany. No, on nie posiada zmysłu słuchu. No to jest A. Chłop jest taki szybki, aby tak zraszować Amida z Diglem i skampić się za ścianką. Mam dobrego respa pod Amida. Patrzcie, lecę sobie tak. Przestań kurwa sprawdzać tego Amida, głupie no. Ja mam teraz mało HP, wiedzą o mnie. Aha, WP, spierdalej. 8, 11 fragów, ja mam 9. Ja mam 6 asyst. No co, no grałem, no. 6 asyst. To jest nie do pomyślenia. Bomby mają. Mądrołki. No ja się stąd nie ruszę, no. Powinienem tutaj coś przyjść. Przeciwników. Nie wiem tylko dlaczego mój teammate tu znowu. No i co? Zajebiście, żeś sprawdził to. Fajnie, no. No widać, że dobry jesteś. O kurwa, zabij gościa i będziesz defował. Nikogo nie ma przy tej bombie poza jednym gościu, który ma... Teraz AWP, wcześniej miał pistolet, jest na wózku. Prawo blisko, drugi wózek. AWP. Twój teammate zaraz mu zrobi plecy. Dobra, magnet jest też wątpliwo inteligentny. Bardzo wątpliwo inteligentny, bardzo. Ogólnie co ja mogę stwierdzić w tej sytuacji? No, że wspaniali są, wspaniali. Któryś to już raz. A nie, no to jest coś na B. Ciekawe, jak ten teammate stoi.
Zajebiście. Stoi ten magnet. A co, zmarnował okazję. No ostatniego ma Simplistic. Jeżeli Simplistic nie zabije, no to po prostu jest sto... no jest draw. No ten fajnie baituje. No piknij to i patrzcie. Dobra. Rzecz, którą każdy inteligentny człowiek by zrobił. Enemy AWP wystrzelił. Ty jesteś dosłownie na kontakt z tym AWP-em. Co robisz? Oczywiście, pikujesz na gościa. Simplistic jest fatalny. Nie da się być takim ultra inteligentnym. Co z tego, że masz ping, jak powinieneś piknąć gościa, którego nie piknąłeś? No cóż, no, jestem po prostu gigakoksem, no nie? Nie, to na początku miałem raka aima, ale chociaż wykończyłem to dobrze. Dobrze, teraz taki klasyczny play for pick, czyli stoję sobie tutaj i czekam. No nieprawda, nie czekam jednak, bo moi teammates się jednak uznali, że sobie pójdą i zajebią mi moją wspaniałą tutaj... Kurwa, czy wy musicie być tacy? Nie macie swojej własnej, oryginalnej strategii na drugą rundę? Druga runda na grandę, tytuł wkurwianie przeciwnika. Stoicie sobie i czekacie. Chłopę piknął, idziemy. Zostało z enemy last. Jak to Belong? To skąd przyszli nasi? Oczywiście, z Belong. Skąd, to którędy nasi przyszli, że go pominęli? Nie rozumiem. Nie no, irytują mnie te statystyki jak się tylko da. A w sumie aż żołądek boli, jak to widzę. Jak grałem z FPS Mobile, też tak miałem. Miałem 7 asyst chyba. Tylko nie pamiętam, na którym meczu, bo graliśmy 2. No co, AWP trzeba zagrać chyba. Nie widzę innej jakiejś opcji logicznej. Idę, kupuję AWP, wcelowuję się w wózek, bo chłop lubi go zajmować, to widać. Chłop lubi zająć wózek. Kupuję AWP, zajmuję wózek, czekam aż wejdzie chłop, podejdzie po celownik, zabijam. Ja listynuję to sound. No i co, no i dla mnie powinien dostać, to no nie dostał. Bierz coś to AWP i se wceluj się, no. Ale tak wceluj się, kurwa, skutecznie, a nie... No ja nie wiem, jak oni to zrobili. Realnie nie jestem świadomy, co się wydarzyło i wolę o tym zapomnieć. No ale patrz, no kurwa, zajebiście, tak, zestakujmy się. Dosłownie, dwaj goście z B nas zaatakowali na plecy, zabiliśmy ich, więc wiadoma sprawa, B jest czyste. Oj, oj, oj. Oj, te malowa, no. Petka. Opuściana głowa. Teraz już w ogóle odjebał. Dobra. Jeżeli enemy byłby tak jakby kapkę inteligentny, wiedziałby, inaczej, jakby podjechał, by po prostu trafił mu w stopę. Nie wiem, co on robi. Nie rozumiem teraz już do końca, co on robi. No, enemy malowa. Powinien to wykluczować. No i nie rozumiem, dlaczego on tak zrobił. Dlaczego on pikuje? Zamiast uciekać od kontaktu z przeciwnikiem, mając 30 HP. Oczywiście, też tak ja jestem w stanie zrozumieć, bo enemy miał lowa, więc prawdopodobnie mógł mieć petkę. Petką by go możliwie, że nie zabił, ale no źle zrobił i tak i tak. On powinien od razu wtedy, kiedy skończyło mu się ammo w SG, powinien od razu z petką lecieć. Tylko no ja nie wiedziałem, też bym mógł się wyjebać, no bo bym co, stwierdził, że lecimy, lecimy, a to się okaże, że chłop ma kurwa tego, diglo. No dojeżdżaj go, refrak! Dobrze. No ja bym, ja musiałem piknąć, bo oni by nie piknęli, no nie. Jak bomba jest w piździe. No co ono, na troll? Że kurwa, żaden chyba z naszych nie ma żadnych nade'ów kupionych ani smoków. Że wystarczyło zasmokować ten CT i traczek. Nawet jakby mieli flasha, rzuciliby flasha po tego AWP-era i byłby, też byłoby lepiej. Co ty wyprawiasz?
No ale ku... Jesteś wątpliwie umysłowo inteligentna. Magnet, jesteś nie nadający się do funkcjonowania. Chłop nie pomógł mi centymetrze kilometra, jaki chciałem zrobić w tej akcji. Mamy centymetr takiej aby pomocy, a on nawet tego nie wykonał w kilometrowym odcinku. Ja pierdolę, zabijam Bemida, chłop już jest Belong. Widzi, mój teammate widzi, że zabijam Bemida i nie stoi kampion z Belonga, tylko ma dodatkowe umiejętności intelektualne, których nie rozumiem. Oj, teraz sytuacja jest w kategorii taka sama jak tamtego Samila. Tylko, że ciekawe, czy ten wygra. Jak go od prawej podejdzie na HS-ie, to go zabije. Prawa strona, patrzcie, prawo... O kurwa. Zajebisty jesteś. Zdąży, no co ja mam powiedzieć, no. Nie rozumiem, dlaczego nie nawet ani jednego strzału nie wydał w ogóle. Zamiast jeszcze jakieś pryfajerować, robić ścianę z kul po prostu robić. Nie wiem. Dodatkowo jeszcze enemy było bity. Dostał z dwa strzały, jednego strzała nawet SG. 20 franków. Jeszcze 6 ases oczywiście. To by było na tyle. Dzięki wam za bycie, dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i na razie. Hej.